W poprzednim odcinku nauczyliśmy się, jak kontrolować pozycję do siadu. A dzisiaj pokażemy, jak zakończyć walkę dźwignią. W walce ulicznej nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest skończenie walki poprzez uderzenie. Dlatego, że po pierwsze możemy połamać sobie ręce, spożytkujemy za dużo energii, a także nie zawsze chcemy uszkodzić tak mocno przeciwnika. Dobrym rozwiązaniem może być zakończenie walki poprzez dźwignię. Wracamy do pozycji kontrolnej. Ręka pod głowę, po tej samej stronie wpinamy hak, po przeciwnej stronie noga otwarta i ręka kontroluje bazę. Wolną ręką zaczynamy bić przeciwnika, wymuszając jego obronę. Kiedy przeciwnik zaczyna się zasłaniać, łapiemy jego rękę i podajemy sobie do drugiej ręki. Teraz nasza ręka druga pod bicepsem łapie za nasz nadgarstek. Kiedy mamy zabezpieczony chwyt, przekładamy rękę poza głowę przeciwnika, dociskając jego nadgarstek do maty. Głowę odwracamy w drugą stronę, żeby wyeliminować możliwość uprzykrzania nam życia uderzeniami czy wkładaniem palców do oczu. Teraz robimy dwa ruchy równocześnie. Pierwszy, ciągniemy jego rękę wzdłuż jego osi ciała w dół, równocześnie unosząc łokieć. Nie pozwalamy, aby nadgarstek odkleił się od maty. Nie pozwalamy na taki ruch. Cały czas nadgarstek ciągniemy po macie, wymuszając w ten sposób dźwignię na walkę. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób powiemy rękę napastnika. Przede wszystkim wszystkie 5 palców są po jednej stronie chwytu. Nie 4 palce z kciukiem po przeciwnej stronie. Kciuk jest po tej samej stronie, co reszta palców. Drugą rękę wkładamy dłonią skierowaną do góry. Do momentu, kiedy nasz nadgarstek minie linię bicepsa. Kiedy nadgarstek minie linię bicepsa, przekręcamy i łapiemy nachwytem także 5 palcami. Staramy się zmniejszyć jak najbardziej kąt w stawie łokciowym przeciwnikowi. To powoduje, że dźwignia zadziała dużo szybciej. W tym odcinku to jest wszystko. Zapraszamy na kolejny już jutro. Skoncentrujmy naszą uwagę na samym zapięciu chwytu. Na zapięciu się nie koncentrujmy.